Cześć, tylko witam Was w kolejnym moim nagraniu wideo. W tym nagraniu chciałbym Wam pokazać dwie ciekawe aplikacje na Androida, które pomogą w obserwowaniu, generalnie monitorowaniu burz. Jak wiadomo, mamy ręce nagrywam pod koniec maja i mamy sezon burzowy. Swoją drogą u mnie też często miejsce zamieszkania ostatnio często są burze, nie? Więc tak po prostu postanowiłem sobie na luzie przedstawić Wam dwie aplikacje. Zobaczymy, co one jeszcze oferują, bo ja dopiero je dzisiaj zainstalowałem. No więc zobaczymy sobie. Ponadto są bardzo dobre, bo jedna ma ocenę 4,9 na 5, a druga ma 4 chyba 7 na 5, czy 4,6. Dobra. Zaczniemy sobie od aplikacji, która nazywa się Monitor Burz. Po prostu Monitor Burz. Linki będą do tych aplikacji w opisie filmu. Jeżeli byście się zastanawiali, czy jest wersja na iOS, to ja nie wiem. Nie mam zainstalowanej tych aplikacji wersji na iOS, więc nie będziemy w tym materiale zajmowali się iOS. Ale jeżeli by była wersja na iOS, to coś mi mówi, że interfejs byłby bardzo podobny. Także, no, żeby nie przedłużać materiału, postanowiłem się już iOS-em nie zajmować, nie? Jak jest, okaże się, że jest wersja na iOS, to dam linka do App Store'a w opisie filmu. Ale jeżeli nie, to nie. Bo coś mi mówi, że nie ma wersji na iOS. No ja o tych aplikacjach się dowiedziałem z pewnego artykułu. I tam były linki do portalu, dobre programy i tam była wersja na Androida tylko. Więc chyba tak jest. Nie? Już nie szukałem w App Store'a. Na chwilę obecną. Także najpierw skupmy się na Androidzie. Otwieramy monitor burz i zaczynamy. O, i co to mamy? Ten nowcasting, czyli trafna prognoza pogody krótkoterminowa, uaktualniana w czasie rzeczywistym. To pojawiające się zjawisko oraz stały kontakt z ludźmi. W terenie dzięki sieci obserwatorów burza. Ty możesz sobie w tej aplikacji udostępniać te informacje też dla innych. To się nazywa nowcasting. No dobra. Ten kabel mi to przeszkadza, bo ten telefon się ładuje. No ale dobra. Wyjątkowy system raportów oraz natychmiastowe powiadomienia sprawią, że będziesz dobrze poinformowana. Oraz ostrzeżesz innych przed niebezpiecznymi zjawiskami. No wiadomo, powiadomienia burz. Dobra? Trzeba zezwolić na powiadomienia, żeby to nam działało. Dobra. Potrzebuję lokalizacji, aby pokazać się na mapie. Oraz sprawnie ostrzegać w tle przed niebezpiecznymi zjawiskami. Polityka prywatności dostępna w menu. No jasne, no to. Żeby nam to działało, żeby na przykład jak jesteśmy na jakiejś wycieczce czy coś, to musimy zezwolić na lokalizację, nie? I teraz mamy do wyboru. Podczas używania aplikacji tylko raz nie zezwalaj. Oraz tryb lokalizacji. Dokładna też na podstawie GPS-u, a przybliżona to na podstawie BTS, czyli sieci komórkowej. Ja wybieram GPS i podczas używania aplikacji. Tak, i ty też tak zrób. Aplikacja Monitor Burz jest projektem hobbystycznym. Z wielu powodów może nie ostrzec przed zagrożeniem. Na przykład, gdy burza powstanie nad tobą. Tak. Także pamiętajcie, to jest projekt hobbystyczny. Ktoś go sobie stworzył
Taki on jest może nie do końca ostrożny, a tak w przypadku każdej aplikacji tak jest, czy to AccuWeather, czy jakieś tam Onet i tak dalej. Także to. No, dobra. Okej, ptaszek. No i co my tu mamy? Aby uzyskać lepszy efekt, włącz lokalizację urządzenia, korzystając z usługi lokalizacyjnej Google. No oczywiście, żeby to działało, to trzeba aktywować GPS. Tu, w systemowych ustawieniach, nie? Lokalizacja, po prostu. To jest nic innego. Dobra. Jak widzicie, pojawiła nam się mapa. Możemy sobie teraz tą mapę przeglądać. Trudno mi powiedzieć, czy to jest mapa Google, czy wygląda tak jak mapa Google, ale się nie wypowiem, bo takiej informacji nie znalazłem. Jak widzicie, to mam się pozaznaczone tymi pinaskami miejscowości. Może to jest prawdopodobnie raport, ale zaraz się dowiemy. To na czerwono, widzicie, takie pole było, nie? Okrągłe. To są prawdopodobnie jakieś zagrożenia w tych miejscach, nie? No i teraz pokażę wam tylko interfejs tej aplikacji, jak on wygląda, a żeby ten film nie był długi, a wy się już bawcie sami. Ewentualnie możecie się mnie pytać, ale jakoby sam przeważnie z AccuWeather, ale natrafiłem na tą aplikację i nie miałem co za bardzo robić, jeśli chodzi o YouTube'a i postanowiłem zrobić. Dobra. Ukryj raporty, to nam się ukryją. Raporty, dokładnie, ty to dobrze mówiłem. Te pineski niebieskie to są miejsca, które mogą być oznaczone raportami. Takie miejsca, które są zagrożone. Się do oburzenia i ewentualnie deszcz i tak dalej. Grad to też może być. Dobra. Ukryj burzę, to wtedy nam się pojawią bądź ukryją. Te czerwone kółeczka to są właśnie te miejsca, gdzie może być burza, gdzie to również dobrze mówiłem. Radar 16:10 mi pokazuje, ale nie wiem, czy fixa mi złapał GPS. Prawdopodobnie nie, bo jestem wewnątrz budynku. Ale no. Mamy radar. Po prostu to nam radar opadów i godzina, nie? Zależy od jakich tych zjawisk atmosferycznych. Radar opadów i teraz tutaj, jak jest to niebieskie, to jest właśnie deszcz, z tego co ja rozumiem. A nie, to jest wyłączone, włączone. Zobaczcie. Możemy sobie wejść w radar opadów. O, i teraz mamy oznaczenia włączone, wyłączone na mapie. Ja polecam poprawę włączyć sobie raporty. O. Dobra, dalej mamy pokaż prognozę, ale taką. Odwrócę ekran do prezentacji poziomej, a nie, ta aplikacja nie działa poziomo, nie. Dobra. No po prostu pokaż prognozę i ukryj prognozę. O, tak. Taki jeszcze panel możemy pokazać sobie, nie? Jeżeli coś się zmienia, chmury jak się przesuwają i tak dalej. Bardzo fajna sprawa. Okej, no i ostatnia rzecz. Odświeżanie danych, czyli możemy tą mapę całą odświeżyć, przeładować, żeby była aktualna. Dobra. Na dole mamy menu jeszcze. Wiedza, to tu nam się otworzy taki no takie artykuły nam się otworzą od twórców tej aplikacji. I tu mamy tak. Pierwszy raz monitorem obejrzyj wprowadzenie wideo, czyli możemy sobie włączyć filmik.
taki tutorial na temat tej aplikacji. Niezwykłe zjawisko na niebie, no. Całkowite zaćmienie słońca, ale to jest chyba stare, nie? 17 dni temu. A. Monitor jest już dostępny na iOS, na iPhone'ie, iPadzie oraz najnowszych komputerach Mac OS serii M. No to jest bardzo fajne, można sobie pobrać z Mac App Store'a bądź z App Store'a na iOS, nie? Tego monitora. Tą aplikację co omawiamy. Nowa seria wideo. Bawołe. Jak to bawołe echo. Pojawiam, co to jest? Pawła Błaszkowskiego. Aha. No, są po prostu jakieś artykuły i newsy związane z pogodą, burzami i tak dalej. Można sobie poczytać. Dobra, kolejna zakładka to rolki. Tego może nie będę otwierał, bo się prawdopodobnie Facebook włączy. No dobra, bo zobaczymy. Nie, wideo. Przewijane do góry. Ale z Facebooka prawdopodobnie. Z profilu tego, tej aplikacji. Dobra, wyłączę. Ta trzecia ikonka od lewej to jest ta strona główna, ta mapa. Dokładnie. I jeszcze mamy czwarta ikonka to newsy. Newsy, te. Wiedza to są takie ciekawostki bardziej, nie? A newsy to są po prostu wiadomości pogodowe. Prognoza pogodowa. Prognoza tygodniowa. Prognoza burzowa, ale to z tego co wiem, to te newsy i ta wiedza mają różne źródła. Bo tak wyczytałem i tak się dowiedziałem. Dobra, no i mamy jeszcze mapy, nie? Po prostu takie pogodowe. Jeszcze możemy sobie otworzyć. No, wejdźmy na stronę główną. Na górze mamy jeszcze trzy ikonki. Relacja. To prawdopodobnie jest możliwość nagrania czegoś. Chrom się włączył. A nie, relacja. Tej aplikacji na fejsie. Tak, na fejsie? Tak, na fejsie. Bo to wygląda jak Facebook. Chociaż może to być Insta, albo. Bo lajki, takich serduszek nie ma na fejsie. Wiecie co, jeśli chodzi o media społecznościowe, to ja korzystam wyłącznie z fejsa, ale Insta posiadam, nie, najwięcej korzystam z fejsa. To mógł być Insta. No dobra. Dalej mamy aktualizację mapy. Aktualizuj moją pozycję, czyli odświeżenie lokalizacji oraz menu. Ustawienia tej aplikacji to na koniec. Polub na Facebooku. Prześlij raport o monitorze, czyli informacje o wersji, twórcach i tak dalej, nie? Polityka prywatności, wspieranie naszej działalności. Dobra. Autolokalizacja, czyli po prostu możemy sobie przeczytać jeszcze o czymś takim. Nowa funkcja, autolokalizacja. Mamy to. Od teraz monitor może w tle podążać za tobą, ostrzegając gdziekolwiek wybierasz się w podróż. Włączmy to teraz. Dalej. I za chwilę wybierzesz opcję jak powyżej, aby włączyć autolokalizację. Tym mógłbyś
bym mógł ostrzegać, że ciekawych jesteś, funkcję możesz wyłączyć w ustawieniach. Przykładamy szczególną uwagę polityce prywatności. Dostępnie w menu. Dobra. No, tutaj trzeba włączyć dostęp do lokalizacji, udostępnić, nie? Tak monitor robi. Zawsze zezwalaj, tak? To tam tak było. Kurde, jeszcze raz musimy to włączyć. Autolokalizacja. Dalej, i tu jest zaznaczone. Zawsze zezwalaj, tak. Ale dobra, tego ja nie będę używał. Ty sobie ustaw jak chcesz. I jeszcze mamy wyłącz reklamy bądź pro. No bo u mnie reklam nie ma, może w aplikacji. Bo ja mam DNS-y na routerze, które filtrują reklamy, nie? Ale ja widziałem taką małą reklamę, bo wyłączyłem DNS, ustawiłem inny DNS w telefonie. Ale wpisałem inny adres niż brama domyślna. Nie? Dzięki temu po prostu mogłem zobaczyć. Google wpisałem DNS-y i się reklamy pojawiły niż w telefonie. Routera nie musiałem przekonfigurowywać. No ale możemy sobie kupić wersję Pro. Nie? Tej aplikacji. Mamy ją dostępną. Z APK Pure chyba. A nie, wybór sklepu. To przepraszam, mogę powiedzieć. Otwieramy sklep Play oczywiście. I to jest dostępne za 30 zł. No czas nagrywania filmu, nie? Więc nie mało. Ale jak te reklamy nie są duże, to dobra. Wchodzimy do ustawień. I tu musimy włączyć powiadomienia push, powiadomienia o burzach. W promieniu 50 km i to możemy sobie wybrać. Odbieraj ważne artykuły. Śledź grupy pościgowe. Co to jest? Otrzymuj powiadomienia o grupach pościgowych w pobliżu ciebie. To o co tu chodzi? O to, żeby się znaleźć tam, gdzie jest burza? No to tak trochę dziwnie. Nie wiem o co chodzi, nie powiem, że otrzymuj powiadomienia także na swój komputer. Przejdź na monitorbusz.pl, pisane łącznie, ukośnik powiadomienia. No, ale jak używasz aplikacji KDE Connect bądź łączę z telefonem, jeśli używasz komputera z Windowsem, to będziesz dostawał powiadomienia też na PC. Nie? Więc nie musisz tam udzielać żadnych tam e-maili, wprowadzać, bo to będzie chodziło o to, żeby powiadomienia przechodziły na maila. Jeżeli tak jest, to nie polecam. Dobra? Bo się będziesz może potem denerwował i będziesz chciał to usunąć. Dobra. Nie wypowiem się, bo ja korzystam z aplikacji mobilnej. Dobra, to byłoby tyle, jeśli chodzi o ten monitor Bush. Jeszcze mam drugą aplikację, ona się nazywa, tylko zamknę sobie ją, może ten monitor Bush. I sklep Play. Jeszcze wam chciałem pokazać jedną aplikację, nazywa się Blitzortung Lighting Monitor. Tak trochę po niemiecku, nie, bo Blitzortung. No, tylko że zrobię sobie może nowy plik, co? No, jestem z powrotem. Otwieramy sobie aplikację Blitzortung. Blitzortung, monitor. Nie, wygrywanie piorunów chyba. Tak, bo po angielsku lighting monitor, no to po prostu wygrywanie piorunów po polsku. Ta aplikacja korzysta z danych o lokalizacji. No, tak jak ta poprzednia, więc klikamy OK. Podczas używania aplikacji. O, i proszę bardzo, mamy taką mapę. Ta aplikacja chyba działa w orientacji, nie, pionowej też. Tylko tak dziwnie interfejs jest jakoś obrony. Dobrze jest. Mamy taką mapę i punkciki oraz legendę. Po lewej stronie, w górnym lewym rogu mamy legendę. Im bardziej zaczerwieniony kolor, tym
większe prawdopodobieństwo wystąpienia burzy. Mamy mapę. Możemy sobie wyszukać, zaraz zobaczymy. W lewym dolnym rogu jest takie kółko. To jest w ogóle Polska. No nie wiem, czekajcie. Tak, województwo. Czekajcie, powiększę sobie tą mapę. Wielkopolskie, tak. Po Polsce. Tylko, że prawdopodobnie nie złapał mi fikcja, bo jestem w budynku. To jest takie, to kółko w lewym dolnym rogu, bo w lewym górnym rogu mamy legendę. W lewym dolnym rogu jest takie kółeczko i to sobie możemy kliknąć i przejść do najbardziej, tak może powiem, zagrożonych miejsc. Bo ja to tak odbieram, bo to o to chyba chodzi. W dolnym rogu mamy oś czasową. Możemy sobie przeżyjać podobno 24 godziny do tyłu. A chyba nie, albo dobrze, tak, też z tego co wyczytałem. Jeśli chodzi o tego Blitzortunga. No ja, jak to zrobić, no, to nie wiem, no mamy czas, zobaczmy, nie? I do przodu. Nie, do tyłu. Czyli ta, im bardziej do przodu przesunięta ta oś, tym jest wstecz. Wstecz. Czyli dobrze powiedziałem. I to mamy 24 godziny do tyłu. Ten plus taki, jak się pojawi w lewym rogu, to możemy sobie no, przejść do takiego widoku bardziej czytelnego. Dobra? Tylko sobie. Okej, okay, w porządku. Możemy oczywiście tą mapę powiększać. Jak nie powiedziałem, to w tym monitorze burz tej poprzedniej aplikacji też mamy taką opcję. Możemy sobie powiększać, jak mamy Google. I teraz tak. Jeszcze mamy trzy ikony w prawym górnym rogu. Nie? Zaraz zobaczymy. Ta strzałka w dół to jest menu. To do niego za chwilę przejdziemy. Strzałka w prawo. Zobaczcie, możemy sobie play zrobić i sprawdzić, jak ta oś się będzie powoli przesuwała. No i przewijać, zobaczyć jak było, albo jak będzie. Zależy jak sobie tutaj ustawimy. Okej, także to też fajny bajer, nie? Chcemy sobie na teraz, ok. I to byłoby tyle, porządek, a nie jest menu. W preferencjach, do preferencji to przejdziemy sobie na końcu. A alarmy, możemy sobie przejść do alarmów. To kółeczko takie, to znaczy, że jest jakiś alarm wystawiony. No, czy to RCB, czy od innej instytucji, to mamy takie kółko. To znaczy, że jest alarm jest w godzinę tutaj mamy wystawione. Widzicie? Dobra, tyle w temacie. Dalej mamy logi aplikacji, no to nic innego jak jakiś błąd, jak będzie czy coś, to możemy, albo crash, to możemy wysłać logi do autora. Rzadko się spotyka takie funkcje. Dziennik zmian, czyli change log, możemy sobie poczytać o zmianach w nowych wersjach. Bardzo fajna sprawa. I jeszcze to jeszcze po polsku. Nie, po angielsku. Ale na stronie twórców, na sklepie Play było po polsku. Także co my możemy przetłumaczyć? Dobra, ewentualne informacje. Mamy informacje na temat wersji, autorów, licencji, tłumaczeń i tego typu rzeczy. Dobra, zostały nam preferencje. Obszar, wybierz
Europę, Amerykę Południową czy Australię. Po prostu możemy wybrać sobie kontynent. Ja wybieram lokalny obszar oczywiście, bo mnie interesuje obszar lokalny, ale to wtedy będzie pobierało na podstawie GPS-u. Ale ja tak ustawię. Rozmiar rostro, rozmiar kwadratów rostro danych, ty obszaru, jaki jest badany. Możemy automatycznie wybrać 5 km, 10 km, 25 do 100. Nie? To jest taka dokładność, prostym słowem mówiąc. Możemy jeszcze sobie przedział czasowy skonfigurować 30 minut, od 30 minut do 240 minut, to jest 4 godzin. I ten, jak to, przedział czasowy będzie, tak co powiem, krótszy, to ten raster, czy rastro, nie wiem jak to przemówić, bo to z anglicyzmu się wzięło chyba, to te dane będą bardziej dokładne i bardziej takie częściej aktualizowane, ale będą, tak powiem, trudniejsze do zaokrąglenia. No, bo im dłuższy ten okres, ten po prostu jest możliwe, no, mam nadzieję, że rozumiecie, nie? Nie będę się cudzysłowił. Dobra, próg liczby wyładowań, bo nie będę mówiłem, ale ten lighting monitor monitoruje też wyładowanie atmosferyczne. To możemy sobie to skonfigurować. Ustawienia mapy. Możemy sobie tryb wybrać. Ciemny czy jasny. Sobie przestawię na jasny. Skala, jaka ma być, nie? Sobie można ustawić. Ściemniej to tło mapy, aby zwiększyć widoczność danych. Możemy sobie wyregulować. Schemat kolorów. Bitartung.org. Tarcza, tęcza i temperatura. Jak zmienię na tęcza, to jest jaki kolor? O, to jest takie kolorowe, jaskrawe. No i przestawiłem mapę na jasną, nie? Nie jeszcze temperatura. To będzie taki. Możecie sobie sprawdzić. Różnica jest praktycznie znikoma. Dobra, zrobię sobie Blitzartung, tą domyślną. Dalej mamy schemat kolorów domyślny, własna lokalizacja, ustawienia wyświetlania własnej lokalizacji, utrzymuj powiększenie, ustawienia do utrzymywania aktualnego powiększenia podczas centrowania własnej lokalizacji. Nie, czekajcie chwilkę. A, okej. Dobra, ustawienia mapy. A to były, dalej mamy animacje. Możemy sobie skonfigurować przedział czasowy animacji, rozmiar przedziału czasowego, cyklu animacji w godzinach, przerwa między krokami i przerwa po cyklu. Naprawdę można się pobawić, nie? Transmisja danych. Możemy uruchomić krok czasu historii. Częstotliwość odpływania źródła danych. Zintegrowane źródła danych lub odstęp do wyciągnięcia tylko na stacji. Alternatywny adres URL. Czyli możemy inną usługę tu nawet skonfigurować. Z tego co ja tu rozumiem, ustawienia lokalizacji, tak, możemy to sobie
tryb lokalizacji, skąd wybrać tylko pasywny, nie, na podstawie sieci, na podstawie GPS-u i ręcznie wprowadzona. Ja polecam na podstawie GPS-u oczywiście. Nie, jeszcze mamy tutaj długość geograficzna i szerokość geograficzna. Tutaj możemy sobie wprowadzić dane długości geograficznej i szerokości i na przykład, nie wiem, Krakowa i tylko Kraków sobie monitorować. Nie, to byłoby bez sensu, no, ale do pobawienia się, do zabawy można tak sobie zrobić. Naprawdę nie jest taki cel tych aplikacji. Ale autorzy przewidzieli takie coś. Ustawienia alarmu, tutaj możemy sobie skonfigurować powiadomienia oraz alarmy. Możemy włączyć częstotliwość odpływania w tle, częstotliwość odpływania w tle, w celu sprawdzania alarmu, jeśli aplikacja nie jest aktywna. No, to po prostu tu chodzi o takie przypomnienie, żeby po prostu nie zapomnieć, nie? Że coś nam wchodzi, nie do tego, co to pogląd. Limit odległości dla powiadomienia, limit odległości dla sygnalizacji, ustawienia sygnału alarmowego. Możemy sobie wybrać dźwięk i czas trwania. Domyślne dźwięki systemu i z pliku MP3. Nawet też można wybrać sobie, nie? No i ustawienia ogólne aplikacji. System miar metryczny, czy tam mile, czyli imperialny. My używamy oczywiście metrycznego systemu oraz Nie usypiaj, gdy aplikacja jest otwarta. Jeżeli tam opcję włączysz, to Android nie wywali tej aplikacji z RAMu. Ale takich opcji nie polecam. Ale wtedy, jak jest ona włączona, jest ona aktywna, nie? No. Ale mimo wszystko takich opcji nie włączaj, bo one obciążają telefon. Dobra. To byłoby tyle. No i to jeszcze dostałem komunikat, że ta aplikacja korzysta z danych o lokalizacji nawet wtedy, gdy jest zamknięta lub nieużywana podczas korzystania z alarmów w tle. No to jest chyba oczywiste, nie? Żeby po prostu, o, i trzeba wybrać alarm. Lokalizację dostęp trzeba włączyć. Na dokładną. O, teraz te alarmy będą działały. Ale jeżeli będziesz w domu, to ci fixa nie złapie, więc to jest dobre dla podróżujących, nie? To wtedy, no, przestaw sobie na tą, tutaj w ustawieniach preferencje, lokalizacje, to sobie tutaj zmieni na sieć. To dzięki temu nawet w domu ci będzie to działało, ale o, przepraszam, najmocniej, ale będzie mniej dokładnie, nie? No. O. Jeżeli chodzi o te alarmy, to sobie możesz właśnie ten alarm włączyć, częstotliwość odpływania. Ty po prostu ci ma przypominać ci o tym. Nie? Ale limit odległości dla powiadomienia, limit odległości dla sygnału, sygnalizacji, ustawienia sygnału alarmowego oraz próg czasowy dla sygnalizacji. Próg czasowy to jest takie coś, co powoduje, że alarm przestaje być ważny.
Tu jest to opisane. Wstrzymaj dalsze sygnały alarmowe dalszego zakresu czasu, dłuższego zakresu czasu. No, to właśnie mówiłem. Bo przecież, jak na przykład taka burza by przychodziła i trwałaby tylko, wiem, pół godziny, to przecież nie będzie dłuższe alarmy niż pół godziny, to byłoby bez sensu. Nie? No. Ja polecam ustawić sobie godzinę. Dalej to już sobie zrobisz, nie? Jak chcesz. Dobra. Dobra, no to byłoby tyle ode mnie, jeśli chodzi o te dwie aplikacje. Mam nadzieję, że się przydadzą. Ja zaraz zobaczę, jak wygląda ta wersja na iOS. Nie będę jej, tak powiem, szczegółowo tłumaczył. Nie, bo ten licortung jest, licortung na iOS-a. Zobaczymy, pobiorę go i zobaczymy, jak to tam wygląda. Ale coś mi mówi, że interfejs jest niemalże taki sam. Więc dobra, widzimy się wszyscy na iOS. Dobrze, jestem wybrany na systemie iOS. Zobaczymy w App Store, czy tam licortung jest. No, mam przecież, że tak. Gdzie ten App Store jest? Dobra? I teraz szukamy Dicartung. Proszę, Dicartung. A nie, Dicartunga nie ma. Ale jestem cały monitor burz, co było pokazane na samym początku filmu. Bo już poznaję po ikonce. Windy, podobno, ja wam tylko wspomnę o tym. Windy jest podobno też bardzo. Przepraszam, że pomyślę. Windy jest podobno bardzo. Windy.com jest bardzo podobne. Podobno też bardzo dobry, ale on jest płatny. Bardzo duża reklama. Bo ja brałem wersję darmową, jest dużo ograniczeń jakichś, nie? Więc sobie to odpuszczę. Sprawdźmy, jak wygląda ten cały monitor burz na iOS. Aha, Face ID. Boczny przycisk. Wiesz? O co chodzi? A jest dwa razy trzeba kliknąć, to super. To mów napis kliknij dwa razy. Stały. O co chodzi? Zaloguj się podając Apple ID? Przecież jestem zalogowany. Nie będę podawał na filmie. Udało się. No. Bo to jest instalowane. Dobra, pobrałem się i zobaczymy, jak to wygląda. Już jest ikonka. Proszę. Oczywiście proszę zwolnić trzeba na powiadomienia. No, no i interfejs jest dokładnie taki sam jak na Androidzie. Sobie cofnij do rozdziału na temat tego monitora burz na Androidzie. Tam wszystko jest dokładnie tak samo. Więc nie będę się rozwodził, żeby to już nie przedłużyć. Mamy wszystko ukrywanie raportów, by tutaj burz, radar można włączyć, pokazywanie prognozy i odświeżanie danych. A i tu mamy jeszcze trzy ikonki. Takie chyba. Ciemny tryb. Informacje. W Androidzie też chyba takie coś jest. I odświeżenie lokalizacji.
Lokalizacja jest wyłączona. GPS. No dobra, a ustawienia jakieś? Tu mamy prognozę wideo, nie? Szczerze wam powiem, że interfejs na Androida jest wygodniejszy. Taki bardziej intuicyjny. Zamkniemy tego z App Store'a. Tu mamy prognozę wideo. A, to jest kanał YouTube. Proszę, możemy sobie wejść. Menu dzwoneczka. Gwiazdka te są ulubione. O, dobra. Pozwolić aplikacji monitor muszę na używanie twojego położenia. No oczywiście. Gdy używam aplikacji. O, teraz. A, dobra, nie będę tam chyba zabrazał głowy. Bo te gwiazdka te są ulubione, a nie ocenianie. Okej. A to? Raport, przesyłanie raportu. Wszystko osadzone na mapie, czy wam powiem, jeśli o iOS. Jeśli chodzi o interfejs tej aplikacji, nie? Androidowa wersja jest lepsza, wygodniejsza. A jak wiadomo, inny system operacyjny, inne wymogi, nie? Gdzie to kurczę jest? Może tu ustawień nie ma, nie? Bo na Androidzie są ustawienia. Tu jest jeszcze powiększanie. Dobra, to wygląda. Bo na Androidzie wam powiem, że włączasz, nie? O, i aplikacja jest, zobaczcie jak to wygląda, na dole jest pas, o, KKB spad, przepraszam, na dole masz pasek, nie, i to jest takie intuicyjne, jest z menu do góry, o, ale tutaj też mamy opcję trybu ciemnego, informacji, nie, i informacje, do czego służy radar i do czego to w ogóle służy. Dobra, obserwujemy coś tam. Dobra. A na iOS nie widzę dostępu do na przykład newsów, nie ma po prostu tych rolek, wiedzy i tak dalej. Może to dopiero dodam. O, i tego menu nie ma, nie? Ustawienia, polubienia i tak dalej. Więc tak to wszystko wygląda. Będę się chyba powiedz wam żegnał, bo trochę to już długo trwa, nie? Pożegnam się z wami na iOS. Jeszcze zobaczymy raz. Dobrze, jestem z powrotem na stronę iOS. Jak widzicie, na iOS to tak wygląda ten monitor burz. Więc nie widzę tutaj menu ustawień. Ustawienia aplikacji znajdziemy też w ustawieniach systemu. O, proszę. Ale tutaj mamy położenie,
lokalizacja Siri, powiadomienia i odświeżanie w tle. No, a tutaj to po prostu... Mi się wydaje, że ta aplikacja na iOS, ona jest taka w wersji takiej jeszcze niedokończonej. Także jeżeli masz iPhone'a, to nie używaj aplikacji tej monitor, bo ona jest taka... Taka jeszcze nieskończona, mi się wydaje. A tego całego Blitzartunga nie widziałem. Windy jest. Wszystko elegancko jest. No, widocznie może nie ma tej aplikacji na iOS. O, Quiver. Dobra, nie będę się z wami już tutaj zawracał wam głowy. Trzymajcie się. Mówił Dawid Szczypła, pozdrawiam was wszystkich. Mogę jeszcze wrzucić nagrywanie na komputer, bo jest wersja webowa tego Blitzartunga. Także możemy zobaczyć, jak to tam wygląda szybko, nie jeszcze. Ale którą bym wybrał jedną z tych usług? Monitor Bush czy Blitzartung? Dla siebie. Ja bym wybrał Monitor Bush, ten pierwszy, co pokazywałem. Bo on jest według mnie prostszy i mniej zaawansowany. Nie? Tam nie ma dużo niepotrzebnych rzeczy, jakiegoś tam ustalania rozmiaru, jakiegoś tam obszaru i innych niepotrzebnych według mnie opcji. To ma pokazywać, czy tam będzie zagrożenie burzowe, czy nie, i koniec, danej lokalizacji i koniec. Ale w tej aplikacji Monitor Bush, ja mówię o tym, o, przydałaby się jeszcze wyszukiwaka, żeby można było sobie tutaj nad mapą wpisać, nie? Jak w Google'ach. No, ale nie wykluczone, że to się pojawi. Dobra, żegnam się z wami. Cześć. Wejdźmy jeszcze na PC, zobaczymy, jak tam wygląda ten Blitzartung i... Także... Lejko. Kurczę, powiadomienia. No super, tak by się włączył ten spotlight. O, no i znowu się powiadomienia włączyły. Dobra, bo mu się myli. Czy pojawiły to po prawej stronie? Dobra, widzimy, zobaczymy jeszcze na PC ten cały Blitzartung. Dobra, jestem z wami na PC. Używam teraz tego Novoxa. Bo stwierdziłem, że Novox ma lepszy głos, rejestruje. Nie, bez tego nie ma takiego pogłosu. Ale wracamy do tematu. Jak już widzicie, otworzyłem stronę blitzartung.org i teraz this website uses cookies. No oczywiście trzeba się zezwolić na cookiesy, bo nie wyjdziemy. No, no i tu mamy stronę, jeszcze wersję webową tego Blitzartung, ten Lightning Monitor. Bo na tego iOS-a nie ma, bo nie widziałem aplikacji na iOS-a. Tylko na Antka jest. Ale na iOS-a można sobie otworzyć tą stronkę w przeglądarce, tą Safari i... No, na iOS jest tylko ten cały... Monitor, ten bush, to pierwsza usługa. Dobra, mamy teraz tak mapę poglądową. Możemy sobie przejść, włączyć cały tutaj świat. Ale i tu mamy kraje. Nie, i kontynenty. No, nas interesuje tutaj Europa. O, na początku.
No, no ale widzicie, to mamy całą Europę, no, tak jak na telefonie. Także to taka ciekawostka nas, no, bo tu nie ma szukajki. A nie, są tu kraje. Skandynawia, Wielka Brytania. Jest Polska, wschodnia, Europa Wschodnia, jest Polska, mocno nasze flago, proszę. I weszły na Polskę, proszę, jest, nie? I jak widzicie, na czas nagrywania filmu, tu mamy dużo na czerwono, więc dużo jest obszarów zagrożonych. Aktualne mapy, możemy sobie rozmiar tutaj jest dynamiczny robić i wektor map, dane archiwalne, mapy archiwalnej, usłysz własną mapę z danych archiwalnych, informacja o usłudze, co nowego, weź udział w projekcie. Nawet forum jest. Dalej mamy strefę projektu, dane użytkowników, lista stacji i generator map. Jeszcze tu mamy opcję zalogowania się do tej usługi. W aplikacji takiej opcji nie widziałem. Nazwa użytkownika adres e-mail, później hasło. Nie ma opcji logowania się kontem Google czy Facebookiem. Dobra. A ja tu konta nie posiadam, bo nie będę zakładał konta, z tej usługi wykorzystał nie będę. Dobra, z tego bitra dżunga. Wezmę sobie tego monitor, bo już nie tam, bo jest prostsza. Dalej mamy tutaj nasze informacje, polityki i tak dalej. Możemy polubić tam projekt na Facebooku i na X. Oraz tutaj mamy jeszcze język stronki. No, także tak to wygląda. Jeszcze wspomnę wam o tym, że ten cały monitor BUS też ma coś związanego z komputerem było, nie? Powiadomienie na PC. Teraz wejdziemy sobie w ustawienia. Tak. Przejdź na monitorbus.pl pisane łącznie. Dobra. Tak, proszę. Zobaczymy, co tu nam wyjdzie. Wersowa popa. O, aplikacja monitorbus. Mamy pobierz teraz na telefon i dowiedzieć się więcej. Taka strona informacyjna. No i tu mamy linki do Google Play, App Gallery, czyli posanowali bana na YouTube, na tego Huawei'a i mamy też App Store. Nie? No właśnie, ten Bitartung.org chyba. Aplikacji, tam nie było linka do aplikacji. Proszę. Nie, tutaj nie widziałem linka do aplikacji. Proszę bardzo. Ale jeszcze o powiadomieniach na PC mieliśmy wspomnieć, nie? Na końcu. Łącznie. No, monitorbus.pl ukośnik powiadomienia. Enter. O, teraz sieć obserwatorów, zezwól na powiadomienia, to wymaga do włączenia. Dzięki tej stronie możesz włączyć powiadomienia znane z apki Monitor Bus i otrzymywać wprost na swoją przeglądarkę. Aha, to jest takie coś. Zezwalasz na stronie na powiadomienia puszczyć i w Windowsie przechodzą powiadomienia ze strony monitorbus.pl i nic więcej, żadnego e-maila nie podajesz, tak jak razem z panem danych się może zastanawiałem, nie? Dobra, to byłoby tyle. Zamykamy całą usługę, wszystkie, no, temat wyczerpany, przedstawiłem wam dosyć dokładnie dwie usługi. Mianowicie Monitor Bus oraz Bitartung Lighting Monitor. Którą sobie wybierzecie, to
Proszę sprawa, ja wybieram ten monitor, burzma jest dla mnie lepszy, prostszy, a wersja na iOS mi się wydaje, że ona jest taka trochę niedokończona. Już tam nie będę wracał, bo ten film tak długo, może ponad godzinę trwa, więc dobra, będę się z wami żegnał. Na koniec kawał, jakiś idę z pacjent do okulisty, do lekarza. I pyta się, lekarz pyta się, tak, tego pacjenta, jaką teraz pan cyfrę widzi, bo pokazuje na tablicy, nie, tej testowej. A pacjent odpowiada lekarzowi, a gdzie pan jest, bo nie widzi lekarza. Może zrozumieliście, nie, bo on jest nie w domu. Dobra, to na koniec było. Dobra, cześć, trzymajcie się. Film będzie publikowany prawdopodobnie jutro, czyli 30 maja, bo w czwartek raczej nie, bo jest wiadomo, do Bożycowo, więc nie będę pracował raczej przy komputerze. Jak zdążę, to jutro, ale powinienem zdążyć. A jak nie, to w piątek. Zobaczymy. Dobrze, trzymajcie się. Cześć.